dalszego oddziału wystarczy, w tym także 2000 powołanych do broni chłopców. Były to wciąż zbyt małe siły, aby w otwartym polu stawić czoła przeważającej liczebnością i uzbrojeniem armii rosyjskiej. Kościuszko wymknął się wielc z przygotowanego okrążenia w miejscowości Kolusza i zmienił kierunek marszu w stronę Działoszyc. Jednak pod Działoszycami wojskom powstańczym odcięły drogę oddziały generała Aleksandra Tormasowa. Naczelnik zdecydował się na stoczenie otwartej bitwy. Rozproszenie armii rosyjskiej stworzyło szansę na pokonanie wroga. Mimo braków w uzbrojeniu, co szczególnie dotyczyło artylerii, zdeterminowane oddziały powstańcze mogły liczyć na sukces. Fragment malowidła, który mamy teraz przed sobą, przedstawia brawurowy atak 320 kosynierów na baterię rosyjskich armat. Przy pierwszej, najbliższej nas stojącej armacie widzimy chłopa, który czapką zakrył lot działa, a kusku o złamanym drzewcu tnie z rozmachem w kierunku rosyjskiego kanoniera. Jest to Wojciech Bartosz, chłop z pobliski.